Dzień dobry, witam, szczęść Boże wszystkim. Moim Państwa gościem dzisiaj w naszym studiu jest Pan Paweł Bedniarz, Fundacja Dobrego Pasterza. Imienia Dobrego Pasterza, tak. Będziemy dzisiaj rozmawiać o bardzo ważnym temacie, o handlu dziećmi. Wydawałoby się, że żyjemy w XXI wieku. No i coś takiego bardziej kojarzyło mi się z krajami biednymi, z krajami Afryki, gdzie rodzice sprzedają swoje dzieci, bo po prostu no, nie stać ich na utrzymanie. To są rzeczy niewyobrażalne. Jak wygląda handel dziećmi, bo on istnieje także w Europie? Dzień dobry Państwu, witam Pana. No, żyjemy w XXI wieku i pewne rzeczy, których nie powinno być, one są. Handel dziećmi ma wiele twarzy. Ja tutaj chciałem zwrócić Państwa uwagę na w ogóle na sytuację dzieci w domach dziecka. Po to powstała Fundacja imienia Dobrego Pasterza. Znajdziecie Państwo na stronie www.fundacjadobregopasterza.pl z Sosnowca, bo tam są dwie takie fundacje o tej nazwie, tylko jedna jest Dobrego Pasterza, a tu jest Fundacja imienia Dobrego Pasterza. A ten handel ma wiele twarzy, proszę Państwa. Fundacja powstała po to, żeby zwrócić uwagę społeczeństwa na sytuację dzieci w domach dziecka. Nie wiem, czy Państwo wiecie, mamy teraz ten okres obostrzeń, który nas dorosłych dotyka. W domach dziecka mamy prawie 200 tysięcy dzieci. Tam się działy nieopisane, można powiedzieć, tragedie. Te dzieci były w cudzysłowie spacyfikowane, nie mogły opuszczać tego ośrodka. Wyobraźcie sobie Państwo w domu dziecka grupę 30 wychowanków, którzy muszą przez okres, nie wiem, miesiąca, nie mogą wyjść na dwór. Jeszcze nie wszyscy opiekunowie są, bo niektórzy zaczęli chorobę, niektórzy już byli na kwarantannie. Zmniejszona jest ilość opiekunów. Zgadza się. Państwo polskie już przed laty zapomniało o dzieciach w domu dziecka, a ludzie, którzy trudnią się procederem handlu dziećmi pod różnymi postaciami, znaleźli sobie fajny biznes. Tutaj ja chciałem Państwa uwagę zwrócić na handel dziećmi pod postacią adopcji. Adopcji krajowych i adopcji zagranicznych. Na wniosek fundacji w 2017 roku, publikowane to było w 2018, Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, na stronie NIK-u jest. Proszę, zapoznajcie się Państwo z tym. I raport jednoznacznie stwierdza, że jest poważny problem, duży problem, ogromny problem, na który w Polsce nikt nie zwraca uwagi. Ja w tej kwestii monitorowałem u wszystkich posłów. Ja z panem prezydentem Dudą w sumie na różnych spotkaniach w Polsce przez okres 5 lat. Widziałem się 8 razy, z panem Morawieckim rozmawiałem 3 razy, z panią Szydło, jak była premierem, 3 razy. I wiecie Państwo, wszyscy potwierdzają, tak, że jest problem. Ostatnio pani Kidawa-Błońska powiedziała mi, że jak przejmą władzę, to oni się tym zajmą. Te wszystkie materiały, nagrania z politykami, jak dzieci z domów dziecka piszą list do pana prezydenta. Te wszystkie materiały są dostępne na kanale YouTube Fundacji. Ja tak Państwu może będę trzymał. My wyświetlimy jeszcze, wyświetlimy w trakcie naszej rozmowy, ale proszę mi powiedzieć, rozumiem, że mamy niedoskonałe przepisy adopcyjne, to jest raz. To znaczy, że z jednej strony są testy psychologiczne, które powodują, że rodzice, że chcąc adoptować dziecko, muszą czekać niekiedy nawet 8 lat. Rodzice, którzy mają stwierdzoną bezpłodność, którzy z jakichś powodów nie mogą mieć dzieci, a chcą, muszą czekać. A z drugiej strony single mogą w łatwy sposób, zwłaszcza osoby z zachodu, te dzieci w jakiś sposób kupić po prostu. Tak, proszę Państwa, wygląda tak. Jest dysproporcja pomiędzy procedurami i czasem. Jeżeli chodzi o czasem oczekiwania, jeżeli chodzi o adopcję dzieci w Polsce, a za granicą. W Polsce średnio Państwo czekacie na dziecko od 2 do 4 lat. Tak to nawet 8 ekstremalnie. Zgadza się. I dłużej, ale tak mówię, średnia, powiedzmy sobie tam 2-4, to już są skrajne przypadki. Dziecko mamy w Polsce na miejscu, gdzie zwykły pan dzielnicowy może je odwiedzić, panie z MOPS-u, no nawet może jakiś ksiądz proboszcz, gdzie też może takie dziecko odwiedzić. Tak, rodzice są weryfikowani, czy żyją w trwałym związku. Wszystko jest weryfikowane. I to dziecko jest pod pełną kontrolą. A dziecko, i taka adopcja trwa od 2 do 4 lat, a dziecko, najkrótsza adopcja zagraniczna, którą ja znam, to jest 6 tygodni. 8-letni czy 10-letni już teraz. No, w każdym bądź razie 8-letni Michałek z Opola Lubelskiego został adoptowany
przez parę Belgów, wyjechał do Belgii i ślad po nim zaginął. Przepraszam, parę, pan powiedział, to jest para jednopłciowa, czy to jest para... Nie, to było małżeństwo, nie było małżeństwo. Ale... Bo takie rzeczy też się zdarzają. Tak, zgadza się, ale jaki jest problem? Oni dostali zgodę na adopcję i było postanowienie sądu w Lublinie, że adopcja bez opuszczania terytorium Polski, to dziecko nie może wyjechać za granicę. Czyli oni się muszą tu przeprowadzić. Tak. Wyrok jeszcze nie był prawomocny, to dziecko z rodzicami wyjechało za granicę, ślad po nim przepadł. Jeżeli chodzi o zaangażowanie się polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, to w tej kwestii żadne. Bo za tym dzieckiem nie ma się kto wstawić. On nie ma swoich biologicznych rodziców. Znaczy gdzieś tam są, ale na papierach. Wie pan, proszę państwa, to jeszcze była taka sytuacja, że był program u pani Jaworowicz przed laty, chyba w 2015, przełom 2015-16 na ten temat. Tam była rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka i ten chłopiec, oni chcieli tego chłopca, oni chcieli, żeby on był z tymi dziećmi. No, przejmujący wywiad, niestety ktoś chciał inaczej, ktoś za to wziął pieniądze po prostu. Lobby, które zajmuje się handlem dziećmi pod różnymi postaciami, również pod postacią adopcji, spowodowało to, że w 2011 roku prezydent Komorowski podpisał ustawę, która jest niezgodna z konstytucją, ona jest bezprawna, zupełnie bezprawna, ale obowiązuje. I co ona mówi? Ona mówi, że... Można dokonać adopcji na jakiej podstawie? Na takiej podstawie z rozdzieleniem rodzeństwa, potem, że jeżeli... Ja może tak wytłumaczę szybciutko. Dwoje rodzeństwa w Polsce i na przykład po 5 tygodniach, jeżeli dzieci nie znajdą, to jest dwoje dzieci, jeżeli dzieci nie znajdą jednego domu, jednej rodziny, która chce w Polsce adoptować, po 5 tygodniach, no kto się zdecyduje przez 5 tygodni na adopcję dziecka? No są, ale to są bardzo skrajne przypadki. Dziecko trafia jakby możliwość do adopcji zagranicznej i wtedy wszystkie fundacje na całym świecie, które trudnią się adopcjami, pośredniczą. Mają takie CV tego dziecka. Wszystko, mają zdjęcie, opis, tak. Wszystko. I teraz co się dzieje? Ale dwójki nie chcą, tak? Powybierali sobie to. Ta fundacja chce to dziecko, ta chce to dziecko. I co się dzieje? I znowuż po 5 tygodniach dziecko nie znajdzie rodziców, które chcą adoptować całą dwójkę. I następnie na podstawie zwykłej opinii psychologa to rodzeństwo może być rozdzielone, że na przykład nie ma między nimi więzi. No na przykład w wieku 5-6 lat, jak to może... Już jest wytworzona jakaś więź i nagle ona jest zrywana. Oczywiście, proszę państwa, tak. No ale przecież to ta więź się tworzy cały czas. Ja pomijam jeszcze, przepraszam, zrobię dygresję w temacie. To jest dokładnie to samo. Dziecko trafia w krąg kulturowy Polski, tak jak dziewczynka z Radomia, której matka uciekła od swojego partnera, od Belga, który notabene nie jest Belgiem, tylko uchodźcą z obywatelstwem belgijskim, którego języka francuskiego to dziecko nie zna, zna tylko język polski. Mama zmarła, pomimo że młoda kobieta, dziecko wychowuje babcia i ciocia. I sąd belgijski nakazał, mało tego, wysłał list gończy za babcią, że babcia uprowadziła dziecko. To jest dla mnie skandal, po prostu musimy o tym mówić. I Belg chce tylko dlatego tego dziecka, bo ono jest biologicznie jego dzieckiem. Myślę, że panie redaktorze, dziecko nie jest niczą własnością, nawet jeżeli jest biologicznym. Zgodzę się, nie traktujmy dziecko jako przedmiot. Proszę państwa, ja znam taki przypadek pani Ania Solecka, którą serdecznie pozdrawiam. Może przekręciłem nazwisko niedokładnie. W 2016 roku jeszcze współdziałałem z Towarzyszeniem Wolne Społeczeństwo z Poznania, pan Roman Poturalski, który też w tej sprawie działał. Ona była u mnie w domu i była taka sama sytuacja. Ojciec Belg, ona uciekła od niego z dwojgiem dzieci. Co się dzieje? Ministerstwo Sprawiedliwości tak zadziałało, że pani Ania Solecka mieszkała u mnie przez 10 dni, a na dzień dzisiejszy ukrywa się w Polsce. Musi cały czas zmieniać miejsce pobytu. Codziennie, jeden dzień, jeżeli nie odda dzieci, jest 1000 euro kary na nią. O sprawie był zawiadomiony pan wiceminister Wójcik, który się interesował sprawą. No po prostu polskie państwo jest na kolanach w tej sprawie. Jeżeli państwo sobie w internecie wrzucicie list pedagogów do prezydenta RP, pedagodzy środowisk akademickich, tam było 70 profesorów i wykładowców, napisali list do pana prezydenta Dudy w 2018 roku, że Polska, jeżeli chodzi o adopcje zagraniczne, jest na kolanach. Jeżeli chodzi o postawę polskich władz w przypadku odbierania dzieci, tak w ten sposób, również jak przez Jugendamty i różne inne organizacje w różnych innych krajach, jak w Anglii Social Service,
po prostu polskie władze są na kolanach, pomimo że to są polscy obywatele i polska konstytucja zobowiązuje władze, że mają szczególnie dzieci chronić. Tak nie jest. Tak nie jest. Dzieci wyjeżdżają, teraz wracając do adopcji, dzieci wyjeżdżają za granicę i ślad po nich ginie. Nikt nie wie, co się z dziećmi dzieje, jest im zabierane obywatelstwo bez ich zgody. Jest sprawa Adasia Krupińskiego z Wrocławia, który dwukrotnie obronił się. Wiecie Państwo, co to o nas sądzi, znaczy świadczy o nas jako o społeczeństwie, jak również o polskich władzach. To znaczy, że jesteśmy ludźmi drugiej kategorii w Europie. Jeżeli 10-letnie dziecko próbuje obronić się przed adopcją zagraniczną raz do Francji, a potem do Stanów Zjednoczonych, grożąc samobójstwem, tam już było przez sąd we Wrocławiu przyznane. Następnie wyjeżdża, pomimo interwencji u premiera osobistej. Ja rozmawiałem z panem Mateuszem Morawieckim, handel dziećmi Mateusz Morawiecki na kanale YouTube, możecie sobie Państwo znaleźć. Ja mu daję dokumenty, proszę go o pomoc. I dziecko, już wtedy 11-letni chłopak, w asyście policji zostaje odprowadzony za 2 dni na lotnisko i wysłany jak paczka. Tak, jest, ja mam kontakt, jak ktoś będzie z Państwa chciał pomóc babci Adasia, pani Teresie Szczecińskiej. Tą sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich. Niestety Rzecznik Praw Dziecka poprzedni i były w sprawie pomocy dzieciom w tych formie adopcji, jeżeli chodzi, przepraszam, o adopcje zagraniczne i o zabieranie ich za granicą rodzinom, nie uczestniczył i nie uczestniczy. Teraz mamy komisję. Może trzeba pana Ziobrę zainteresować, bo ta dziewczynka z Radomia, wiem, że tutaj jest wsparcie od strony od pana Ziobry. W związku z czym, dobrze, będziemy wyświetlać hashtag Solidarni z dziećmi. Tak, to jest tam wszystkie informacje znajdziecie. Tak. I proszę państwa, najważniejszy materiał, jak państwa bardzo serdecznie proszę, ten materiał, można powiedzieć, obnaża polski system, to jest. Wystarczy wpisać Nietykalni tylko dla dorosłych. To jest moja rozmowa z panem ministrem, z sekretarzem stanu z Ministerstwa Obrony Narodowej, z panem Marianem Ociepą. Jak państwo przesłuchacie, to zrozumiecie, dlaczego tak strasznie ważna. Za ten materiał, który opublikowałem, to już państwu powiem oficjalnie, zostało na mnie, no, mają mnie zlikwidować. To nie będę teraz mówił. Jakiś wyrok został? Tak? Nie, po prostu ja mam do odstrzału. Aha. A jeżeli chodzi o wyroki, to kolejna rzecz. Dziewczynka 16-letnia z Wrocławia poprosiła mnie o pomoc. To jest w ogóle też kolejny przypadek. Zobaczcie, dziecko same dziecko prosi, to było Centrum Diakonii i Edukacji Opoka we Wrocławiu, prosi mnie o pomoc. Ja jadę do Wrocławia, spędzam tam tydzień czasu z panią Barbarą, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. I co się okazuje? Okazuje się, że rodzina amerykańska zbiera na nią pieniądze, żeby ją móc adoptować. 36 tysięcy dolarów. Robią to na Facebooku, że Pan Bóg im zesłał kolejne dziecko, któremu mogą pomóc. Uratowałem tą dziewczynkę, ale za to prokuratura mi zrobiła. Mam 2 sprawy karne we Wrocławiu. Proszę Państwa, 2 siostry. Zobaczcie Państwo, w internecie sobie wpiszcie. Skandal, tragedia sióstr wysłanych do USA. 2 siostry adoptowane do Stanów Zjednoczonych. Na lotnisku, w samolocie już rodzina adopcyjna dochodzi do wniosku, że nie są w stanie utrzymać 2 sióstr i po wylądowaniu w Stanach Zjednoczonych, tam jest troszeczkę inne prawo, jedno dziecko zostaje przekazane do rodziny pedofili. Dziecko jest gwałcone, molestowane i co się dzieje dalej? Dalej się dzieje tak, że ci pedofile już ją tak naruszyli przez 2 dni. Psychikę dziecka. Nie, fizycznie. Ona tak, że to 4-letnia dziewczynka, że bali się, że umrze. 2 dni ją ratowali. To dziecko 2 dni w mękach było w domu u jakichś zwyrodnialców amerykańskich i pojechali w końcu do lekarza, bo się wystraszyli, że umrze. Lekarz zobaczył, jakie ma obrażenia, zawiadomił policję. Policja zawiadomiła FBI. FBI zawiadomiło panią Barbarę Passini. To było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, prekursorka adopcji zagranicznych. 27 lat adoptowała dzieci za granicę, pośredniczyła. To jest pani, która powinna ponieść konsekwencje prawne za współuczestnictwo w handlu dziećmi. Ona nie reagowała, potem jej zrobiono jeszcze bardziej dogłębne badania. Co się okazało? Te dzieci były gdzieś z Pomorza, prawdopodobnie ze Szczecina. Ta dziewczynka miała stare blizny świadczące o tym, że była wykorzystywana seksualnie jeszcze w Polsce. Jeszcze wcześniej. I zawiadomili Ministerstwo Sprawiedliwości Amerykanie, jako że oni się jeszcze troszeczkę liczą z Amerykanami. Zabrali pani Barbarze Passini zgodę na adopcje zagraniczne, ale co się dzieje dalej? Konsekwencji pani Barbara Passini nie ponosi żadnych, tylko prawnych tak, ale
te dzieci są dalej w Stanach Zjednoczonych. Mało tego, ta rodzina, ta dziewczynka wróciła do rodziny pedofilskiej. Ja polecam Państwu, jak sobie wpiszecie ojciec Augustyn Pelanowski na YouTube, Moloch i oblubieniec, od 26 minuty ja z ojcem Augustynem, jeszcze jak był we Wrocławiu, rozmawiałem, dałem mu dokumenty, on je uzupełnił o pewną swoją wiedzę. Od 26 minuty Augustyn Pelanowski, Moloch i oblubieniec, on mówi o adopcjach, on to jest po prostu, to jest właśnie, bo my mówimy o adopcjach, to nie są żadne adopcje, tak jak pan powiedział, to jest handel. Zlikwidowano jeden kanał przerzutowy w postaci tej pani, o której pan powiedział, ale na miejscu powstają inne. Oczywiście. I dlaczego my podnosimy ten temat, bo tu nie chodzi o to, o adopcje, gdyby to były adopcje, że dzieci faktycznie trafiają do lepszego świata, mają możliwość kształcenia na uniwersytetach, trafiają faktycznie do rodzin, które nie mogą mieć dzieci, z jakichś powodów tych dzieci pragną i obdarzą je opieką, to pół biedy, w majestacie prawa tak. Natomiast te dzieci w dużej części, tak jak on powiedział, trafiają do rodzin pedofilskich, do związków homoseksualnych, do tam, gdzie są po prostu wykorzystywane, zaburzane emocjonalnie. Generalnie dwie rzeczy chciałbym, żeby, może trzy rzeczy, byście Państwo wiedzieli. Handel ludźmi, w tym handel dziećmi, jest największym, i to nie są moje słowa, największym biznesem, najbardziej dochodowym biznesem na świecie na dzień dzisiejszy. I to nie dzieje się w Afryce? Tylko. Nie. W całym świecie po prostu on rozkwita. Porywane są kobiety z klubów, zawalenie z pastylka. W Polsce według fundacji ITAKA w 2017 roku 3000 dzieci zaginęło. Część z nich się odnajduje, większa, duża część, ale to chodziło tylko o trzy województwa. Mazowieckie, śląskie i dolnośląskie. W ogóle centrum handlu dziećmi jest Dolny Śląsk. Już nie będę mówił o małopolskim, coś tam się dzieje. I teraz to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka. Według raportu NIK, o którym mówiłem wcześniej, adopcja dzieci w Polsce jest bardzo utrudniona. Teraz zróbmy tak. O co ja wnoszę? Cały czas, od 5 lat, pismami do wszystkich oficjeli w Polsce. Ja wnoszę o to, żeby maksymalnie ułatwić adopcję dzieci w Polsce. A jeżeli już państwo polskie dojdzie do wniosku, że to dziecko musi wyjechać za granicę, na przykład, bo tam jest jego ciocia, tak? To jest też dobre. Środowisko, to trzeba sprawdzić, to jest jedna rzecz, ale potem trzeba to dziecko monitorować. Tak. Monitorować, czyli adopcje zagraniczne maksymalnie utrudnić, a adopcje polskie maksymalnie ułatwić. O co cały czas wnoszę w tej sprawie, również ojciec Leon Knabit, Benedyktyn Stynica się wypowiedział. Ja napisałem list do pana prezydenta przy pomocy pana Romana Poturalskiego. Ojciec Leon go podpisał, pan prezydent ten list otrzymał. A ojciec Leon sam napisał list do pana rzecznika praw dziecka, pana Marka Michalaka. Ja państwu powiem taki treść, taką krótką, że on tam się odniósł do mojej osoby, bo znam tego człowieka. To jest dla mnie wielkim zaszczytem. Bardzo dobrze on mnie zna. Zna wszystkie moje największe sekrety i w tym liście było tak, bo ojciec Leon Knabit jest orderem, znaczy kawalerem orderu uśmiechu. Było napisane tak, przed kolejnym spotkaniem w 2018 roku. Możecie mieć Państwo różne zdanie na temat Pawła Bednarza i jego fundacji, ale mówi fakty, które zatrważają. Czy my możemy usnąć spokojnie, tak, zanim coś sensownego się nie wymyśli? Czy kapituła z nadbudową tak wielu tysięcy kawalerów i dam może spać spokojnie, gdzie dzieci, które są w rodzinach, są zaopatrzone, a jest pewien margines społeczny dzieci w domach dziecka, w których jest teraz około 200 tysięcy i społeczeństwo polskie o nim zapomniało. Ja tutaj mam też taki osobisty żal do polskiego kościoła katolickiego, którego jestem przedstawicielem. Ja rozmawiałem z arcybiskupem Rysiem pięciokrotnie, z arcybiskupem Depo pięciokrotnie, z arcybiskupem Skworcem z Katowic, nawet byłem z dzieckiem w domu dziecka tam. Po prostu hierarchowie kościelni nie przekierowują uwagi społeczeństwa, że jeszcze są dzieci, które nie mają rodziców, które są zostawione same sobie. Wiecie Państwo, na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o nagłośnienie tej sprawy medialnie, to te dzieci mają tylko mnie w Polsce, mimo że ja nie jestem żadnym urzędnikiem, jestem prostym człowiekiem. Tym ojcem duchowym. W pewnym sensie. Pan Bóg, ja to ojciec Leon Knabit napisał mi... nas jako narzędzia. Ojciec Leon Knabit napisał mi, co mi bardzo tak jakby... znaczy dało do myślenia, on napisał mi tak kiedyś. Ja bym to robił inaczej, ale każdy ma swoją ścieżkę, walcz. Życzę powodzenia w tym dziele, bo to jest dzieło. Ja się do tego nie pchałem, Pan Bóg sam to dał na mnie, wiedział, że jestem wariatem prawdy, bo mnie tylko prawda interesuje. I ja chciałbym też do tych ludzi się zwrócić, którzy
adoptują dzieci za granicę i mają pretensje, że tak ciężko jest teraz już z tymi adopcjami, bo adopcje zostały ukrócone do kilkudziesięciu dzieci poprzez działania Pana Boga przeze mnie. Paru posłów współpracowało tutaj. Bardzo chciałem podziękować posłowi byłemu Piotrowi Marcowi Lirejowi, bo on działał w tej sprawie, jak był posłem. I chciałem podziękować panu posłowi Markowi Sawickiemu, bo to jest jedyny poseł, który na dzień dzisiejszy w polskim parlamencie otwarcie, tekstem otwartym mówi, jak jest w różnych telewizjach, przeważnie w telewizji Polsat, ma wszystkie dokumenty. Te dokumenty mają wszyscy, pan Świątkowski, pan Ziobro. Ja jestem w ogóle, chcę, żebyście państwo wiedzieli, ja z panem Ziobro się też raz widziałem. I moja mama była kiedyś prokuratorem, teraz jest w stanie spoczynku, bo prokuratorzy nie mają emerytury. Bardzo porządny człowiek. Mama, bardzo cię serdecznie pozdrawiam i tato, bardzo dziękuję za wychowanie w prawdzie. I powiem państwu tak, moja mama powiedziała tak niedawno, daj sobie już spokój, już więcej nic nie zrobisz, po prostu cię zabiją. Nikt tego nie chce ruszyć. Wszystkie dokumenty pan Świączkowski ma, z którym się widziałem, bo mieszka 100 metrów ode mnie w Sosnowcu. Ja też mieszkałem w Sosnowcu. Z rodzicami znał się kiedyś osobiście, bo pracował z moją mamą. Miał zaszczyt pan prokurator Świączkowski pracować z moją mamą, tak to nazwę. I teraz wszyscy udają, że sprawa jest, że sprawy nie ma. Media, wszystkie media mają dokumenty. Proszę państwa, te dokumenty, które znajdziecie, nietykalni, tylko dla dorosłych. Hashtag solidarni z dziećmi. Ale tutaj na YouTube jest tak, nietykalnie tylko dla dorosłych. Te dokumenty to jest rozmowa moja z panem sekretarzem stanu. Mają wszystkie media, wszystkie. Do mnie przyjeżdżają różni realizatorzy z różnych stacji telewizyjnych czy gazet, kręcą materiały, potem przychodzi na półkę. Będziemy dążyć teraz do puenty. Oczywiście według mnie jest to zrządzenie opatrzności, że pan się tym zajmuje. Bo jest. I tak jak pan powiedział, jest pan narażony, ale ksiądz Jerzy Popiełuszko, świętej pamięci, święty ksiądz Jerzy Popiełuszko też był ostrzegany, żeby nie kontynuował swojej działalności. Ale są ludzie, tak jak pan, przekonani o słuszności swojego działania, ich się nie da ani zastraszyć, ani zmienić ich zdania, bo po prostu wiedzą, że to, co robią, jest słuszne. I ja też tak uważam, że pan to, co robi, jest słuszne. Proszę powiedzieć, jak można wesprzeć waszą fundację, jak można wam pomóc w działaniach prawnych, w walce o naprawę polskiego prawa? Zachęcam prawników, którzy chcieliby współpracować, bo już fundacja ma być państwo fundację, w zasadzie ja sam reprezentuję, mimo że jest dwie osoby. Zachęcam prawników, którzy chcieliby współpracować z kancelarią prawniczą. Jest taka kancelaria prawnicza w Katowicach, która sama zgłosiła się z prośbą o pomoc. Potrzebują teraz osób do wspólnego działania, także zachęcam, kontaktujcie się tutaj na stronie fundacji, jest adres mailowy, zresztą wszędzie jest numer telefonu do mnie. Tutaj też państwu pokażę książkę, poczytaj to do ciebie. To jest, i tutaj proszę państwa, jest właśnie na końcu, jest list ojca Leona. Tą książkę można kupić, to jest list ojca Leona do pana prezydenta Dudy i list ojca Leona do rzecznika praw dziecka, tak? Tą książkę można kupić, ja ją napisałem, ja ją sam. Przez waszą stronę. Tak, proszę napisać adres, że chciałbym kupić książkę. To też jest taka cegiełka, forma cegiełki. Dokładnie, proszę państwa, w tej książce są opisane same fakty i to jest może 20%, 25% faktów moich spotkań, rozmów z politykami, z mediami i z jakimiś osobami, które gdzieś w tej przestrzeni internetowej są aktywne. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli państwo macie jakieś pomysły, chciałem tylko państwu powiedzieć, że pierwszą władzą w Polsce są media. Macie państwo pomysł, żeby się dostać do mediów? Ja wiem, mogę państwu powiedzieć, że informacje potwierdzone. Senator Jan Maria Jackowski powiedział pewnej osobie, że sprawa jest zablokowana w Sejmie i wszędzie, we wszystkich klubach. Tak, senator Jan Maria Jackowski, rozmawiałem z panem senatorem telefonicznie, zresztą parę razy się widziałem pod Sejmem. Pani od pana Adama Bodnara, rzecznika praw dziecka, powiedziała mi na pewnym spotkaniu, że nad tematem jest, cytuję, szklany sufit. No, czyli komuś jest na rękę, że te dzieci wyjeżdżają z Polski. Tak, tak. A druga sprawa jest taka, że w mediach sprawa jest też zablokowana, we wszystkich mediach, a to jest pierwsza władza w Polsce, czyli jak macie państwo pomysł, jak się dostać do mediów, to serdecznie zapraszam do współpracy. Wszędzie jest kontakt do mnie telefoniczny. Nie zostawiajmy tych dzieci, bo po śmierci Jezus będzie nas pytał, co zrobiliśmy, mając tą informację. Tak. Widziałeś tego bez koszuli głodnego? Co zrobiłeś? Tak, chciałem jeszcze państwu powiedzieć, odnosząc się do księdza Jerzego Popiełuszki.
Wiecie Państwo, jak ta sprawa weszła w moje ręce w 2016 roku, ja jestem w ogóle, moje życie, to, że ja żyję, jest żywym dowodem na istnienie Pana Boga, to dla osób, które jeszcze nie wierzą. Ja tak sobie na różańcu wtedy z Panem Jezusem, to było tak, złożyłem dokumenty i mówię tak, Panie Boże, jakby oni wiedzieli, co ja mam za dokumenty, to oni by mnie zabili. I wiecie Państwo, takie przekonanie, że możesz w tej chwili to podrzeć, wyrzucić do kosza. Ale jako, że jestem ryzykantem w życiu, powiedziałem, może się uda. Do tej pory żyję. On ma moją zgodę na to, że mnie zabiją wtedy, kiedy to przysporzy, znaczy pomoże sprawie, pomoże dzieciom. Aczkolwiek nie angażujmy w to Pana Boga. Niech se żyje, ja ile mam żyć. Powiedział Jezus Chrystus, bez mojej wiedzy włości z głowy nie spadnie. Dokładnie. Kto wierzy Bogu, kto wierzy Jezusowi, nie ma się czego obawiać. Wszystkie swoje działania, choć czasami niestandardowe, powierzam Panu Bogu. Bardzo Państwa, ja bardzo serdecznie Państwa proszę o modlitwę we wszystkich moich intencjach. W tych intencjach będziecie również Państwo, którzy to oglądacie. Chciałem bardzo serdecznie podziękować. Co więcej, tutaj, wiecie Państwo co, tutaj już wszystko jest wiadome, gramy w otwarte karty. Oni wiedzą, my wiemy i nic nie robimy. Dzieci są towarem handlowym i proszę Państwa, tutaj by trzeba było tylko milczeć i zapłakać. Nie, ja dziękując oczywiście za spotkanie. Chcę też uwrażliwić naszych widzów, bo tak jak my, dorośli, potrzebujemy atencji, potrzebujemy uczucia, miłości, dzieci potrzebują jeszcze bardziej, żeby się prawidłowo rozwijać. Sprawa, tak jak Pan powiedział na początku, sprawa domów dziecka jest sprawą skandaliczną w Polsce. Te domy dziecka są zaniedbane, niedofinansowane i jedynym sposobem, jaki znaleziono na zaradzenie temu, to jest ciche przyzwolenie sprzedaży polskich dzieci tak, za granicę. Ja chciałem jeszcze zwrócić jedną uwagę. Chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że jak weszło 500+, przez 4 lata dzieci z domu dziecka nie miały 500+. Ja cały czas o tym monitorowałem. A też można było wesprzeć domy dziecka. Ale tam są same wielodzietne rodzeństwa w większości. Także wiecie Państwo, no i w końcu pani minister Rafalska prowadziła 500+ dla dzieci. No i teraz ja cały czas czekam na spotkanie z panem rzecznikiem praw dziecka, z panem Markiem Michalakiem, który mnie unika. Ci ludzie popełniają przestępstwa, proszę Państwa, nie reagując, a my na to przyzwalamy. I teraz jest garstka ludzi, którzy na swoich rękach mają krzywdę, krew, dzieci. Pamiętajcie Państwo, tu mówimy o pedofilii, mówimy o handlu organami. Dziecko wyjeżdża za granicę, państwo polskie w żaden dostateczny sposób go nie monitoruje. Ono nas znika. Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Państwa i moim gościem był Pan Paweł Bednarz, Fundacja imienia Dobrego Pasterza. I proszę pamiętać, tutaj adres się też wyświetlał. Najważniejszy materiał, tak. Proszę Państwa, na YouTube, nie tyka, nie tylko dla dorosłych. Zaraz po naszej rozmowie trzeba obejrzeć. Dzielcie się Państwo tą informacją. Rozmowa z sekretarzem stanu, gdzie przekazuję dokumenty, które mówię. Dowiecie się Państwo rzeczy szokujących, wtedy zrozumiecie, dlaczego poszło na mnie od góry zgoda, żeby mnie zabić. Będziemy monitorować ten temat. Ja dziękuję Panu serdecznie za przyjście do studia, za rozmowę i jesteśmy jednym z tych mediów, gdzie na pewno jest Pan mile widziany i zawsze będziemy Pana was. Dziękuję po raz kolejny. Dziękuję Państwu. Ja teraz bardzo mam taki jeszcze apel, jeżeli mogę na sam koniec, do Państwa, do Waszych sumień. I tutaj ja chciałem też bezpośrednio do Pana Stanisława Krajskiego. Panie Stanisławie, jestem do Pana dyspozycji. Bardzo Pana proszę. Pan ma dużą oglądalność. Ja sam Pana słucham, bo otwiera mi Pan oczy na wiele rzeczy. Panie Profesorze, proszę, bardzo Pana proszę, niech Pan ten temat poruszy u siebie. Ratujmy polskie dzieci, ukróćmy handel dziećmi polskimi, bo dzieci to jest przyszłość narodu. Na niej musimy postawić. Dziękuję serdecznie. Państwa moim gościem jeszcze raz był Pan Paweł Bednarz, Fundacja imienia Dobrego Pasterza. Dziękuję. Dziękuję pięknie Państwu. Dziękuję Panu. Dziękuję.